burn fast, or burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Dzień dobry, kochani. Witajcie we wtorek. Ja dzisiaj w ogóle byłam pomylona przez cały poranek. Myślałam, że jest poniedziałek. I no, dopiero teraz sobie uświadomiłam, że przecież wczoraj był poniedziałek. A przez to, że ja miałam, wiecie, dwie nocki pod rząd, to już w ogóle mi się wszystko zregulowało w głowie. No, więc tak, witajcie we wtorek. Wczoraj, słuchajcie, nic nie nagrywałam, bo odpoczywaliśmy. Odpoczywaliśmy, byliśmy na kawie, fajnie spędzaliśmy dzień. No i nawet wczoraj filmu nie zmontowałam zupełnie nic, wyspałam się po tych mockach moich. Także trochę czasu poświęciłam sama sobie, że tak powiem. No wczoraj wieczorem też poszłam szybko spać, więc jestem wyspana, wypoczęta i mogę dzisiaj działać. Dzisiaj intensywny dzień, bo jadę z mamą do lekarza. No i ogólnie muszę posprzątać. Przez to, że ja byłam na dniówce i na dwóch nockach w pracy, no to nic nie ogarniałam w tym czasie w domu. No i wiecie, jest bałagan, jest jeden wielki, duży bałagan, więc dzisiaj sprzątanie chaty. Muszę zmontować dwa vlogi dla was. No i tak ten dzień się zapowiada. Intensywnie. Co jeszcze? Jeszcze jak pojadę z mamą, to muszę wskoczyć do Biedronki. Aha, i dzisiaj te opony muszę jechać wymienić i posprzątać auto, więc nie wiem. Znowu mam sobie zaplanowane 1500-1900 i znowu tego pewnie nie zrobię. Ale postaram się przynajmniej. Zobaczymy, jak mi to wszystko wyjdzie. Chłopcy w szkole, to wiecie. Tu można sobie działać, nie? Także, a i byłam już po bułeczki, po jakieś takie małe zakupy. Śniadanie zjem i może jeszcze przed wyjazdem do... Kurde, gdzie Jasiu te śmieci wyrzucił? Może jeszcze przed wyjazdem do lekarza uda mi się posprzątać auto. Bo dzisiaj już wstałam o 6, wzięłam rano prysznic, ogarnęłam się, więc już... No powiem wam, że tak dobrze, że jak się wstanie o tej 6 i się rana ogarnie, a nie tak jak zawsze, że ja wstaję, zawożę chłopaków, potem wracam, potem dopiero biorę prysznic, to jest wszystko tak pogmaćwane. A właśnie tak jak dzisiaj, że po kolei wstaję, idę pod prysznic, ogarniam się, to mi się właśnie tak podoba, żebym ja tak mogła codziennie, no to by było fajnie. No, idę. Kupiłam chłopakom flipsy, bułeczki, rogalika sobie. A to chłopcy dostali od pani doktor, ich oni zostawili w samochodzie, im przyniosłam, jak ostatnio byliśmy. Tutaj jogurty. Co tutaj? Tutaj takie musli. Musli. Jeszcze jedne flipsy. Tu mam 10 bułek zwykłych. I tak, metka. Tutaj wzięłam taką swojską kiełbasę. Kiełbasa prosto z wędzarni. Tutaj mamy ser królewski. U nas ten ser królewski jest w plastrach, a tutaj jest krakowska drobiowa i kawałek pasztetu. Zgadnijcie, ile zapłaciłam. Ponad 100 zł za to wszystko, nie? Jak wleczy tobie czas, to da. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place.
catch me if I fall. No i dobra, słuchajcie, ja byłam z mamą u lekarza i nie mam dobrych wieści. Byłam też w Biedronce po paluszki. W sumie poszłam po mleko, więc muszę to mleko włożyć do szafki. Wzięłam jeszcze paluszki i krakersy, bo myśmy mieli gości ostatnio i wszystkie słone przekąski zjedliśmy. Wzięłam dla chłopaków 2 opakowania żelków, kawę i jeszcze jedne żelki, bo były na promce. A i jeszcze po swoją kawę, ja w sumie tak naprawdę szłam, banany i moją kawę. I tak, kilka rzeczy widzicie, ostatnio zabrakło, bo zapomniałam o tej kawie. No i tak naprawdę, co wam mogę powiedzieć, to tyle, że mojej mamie się strasznie pogorszył wzrok. Znaczy się strasznie, już dawno się jej pogorszył, a teraz jeszcze gorzej. Za każdym razem, kiedy się zestresuję, to jest jeszcze gorzej. I no i co, no? I pani doktor powiedziała, że już raczej nic się nie da z tym zrobić, bo mama już ma swój wiek i ma zanik siatkówki. Siatkówka całkowicie zanika i już prawie w ogóle jej tam nie ma na tym oku, więc no, nie da się nic z tym zrobić. Po prostu mama będzie coraz bardziej ślepa. Na jedno oko już w ogóle nic nie widzi, na to drugie jeszcze trochę, no ale wiadomo, że to drugie jest bardzo obciążone, bo nim cały czas patrzy. No i tyle, no. No i usłyszałam też taką wiadomość, że mam się badać, bo to jest choroba dziedziczona, więc bardzo prawdopodobnie ja też ją będę miała, tylko ja już się leczę na... Znaczy się leczę. U mnie pani doktor, jak ja byłam u niej prywatnie kiedyś, bo bolało mnie strasznie głowa z tyłu oka. Jakby, no czułam taki ból z tyłu oka, o, tak to nazwę. No to wtedy pani doktor powiedziała, że ja mam jaskę, bo ja miałam bardzo wysokie ciśnienie w oku i że mi grozi, znaczy jeszcze nie mam, ale grozi mi jaskę. A dzisiaj powiedziała, że ta choroba też jest dziedziczona. No więc... Więc zajebiście. No. Takie rzeczy, słuchajcie. Muszę tutaj później te dokumenty moje jeszcze ogarnąć, to sobie trochę tu położę. Ja posprzątałam kuchnię, posprzątałam pokój. I teraz nastawię ziemniaki na obiad. I mięso już robiłam, jak sprzątałam, to się robiło w piekarniku, mam kurczaka.
a nastawię ziemniaki i będę sprzątać dalej łazienkę, korytarz, werandę, bo naprawdę jest bałagan. Widzicie, ja jechałam z mamą o 2:30, teraz wróciłam, jest 4:30 już, nie? Więc mega dużo czasu nam to zeszło. Jeszcze byłam zatankować, jeszcze w tej Biedronce i widzicie. I pół dnia z tyłu. No, zrobię sobie kawę. Zjem sobie coś, może jakieś ciastko. I postaram się poprawić. O, postawię was tu do szafy. Postaram się sobie poprawić sama humor. Aczkolwiek... No, mama jest załamana, wściekła, zła na cały świat. Że ma coś takiego. Ona myśli, że to przez to, że miała zdejmowaną zaćmę i że przez to jej się ten wzrok pogorszył. A w ogóle nie rozumie tego, że ma zanik siatkówki, że jakby zaćma to jest co innego, a zanik siatkówki to jest zupełnie co innego i ona prawie w ogóle tej siatkówki tam już nie ma. I tak pani doktor się dziwi, że ona tym jednym okiem w ogóle widzi, bo tam też ma, no prawie w ogóle nie ma tej siatkówki, nie? Więc tak. O Jezu, moja kawa. Ja dzisiaj rano piłam tylko herbatę, bo już nie miałam kawy. Myślałam, że jeszcze mam, a nie miałam już nic, zupełnie nic. Myślałam, że może jeszcze miałam tą smakową taką, ale nie miałam zupełnie nic. Ja się teraz napiję kawy, usiądę sobie chwilę i wtedy się biorę dalej do pracy. No, myślałam, że dzisiaj pójdę też drzewo rąbać i wozić, ale no już raczej teraz nie. Posprzątam ten dom, porobię z Fiankiem lekcję i może jeszcze trochę w tej szafie tam będziemy układać. Czas tak zasuwa, kurczę, przez palce, że szok. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. No i słuchajcie, moja mama dostała jedynie jako lek coś takiego. Znaczy się lek, to jest suplement diety. Ja też to zamówiłam, bo nie było tego w aptece, więc na zamówienie jutro to odbiorę, jak pojadę z Jasiem na trening, bo Jasiu już wraca na treningi. No i to są kwasy omega 3, w tym DHA. Tutaj też jest luteina, zeaksantyna, witaminy, resveratrol. I jeszcze witamina D3, chyba coś tutaj pani doktor mówi. Tak, witamina C, E, D, cynk, miedź, czyli ogólnie wszystkie dobre rzeczy. I pani doktor powiedziała, że najlepiej, żebym ja sobie to też kupiła, więc jak skończą mi się te wszystkie moje witaminy, no to też zacznę to brać, bo no jakby też jestem obciążona tą chorobą, nie? Więc może mi się to gdzieś wydarzyć kiedyś. Oby nie. No, dwie kapsułki raz dziennie. Ale ogólnie drogie to jest, bo się pytałam o cenę, no to 100 zł, ale jak ja kupię te wszystkie moje witaminy, no to też wyjdzie pewnie 100, jak nie więcej. Więc może będę brała to, właśnie taki suplement, wszystko w jednym. Zobaczymy, jeszcze muszę sobie poczytać w internecie na ten temat, co tutaj o tym mówi. No i ogólnie, słuchajcie, pani doktor też dała tutaj takie ulotki na temat zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. No i właśnie tak jak tutaj
mamy oko zdrowe, to moja mama w ogóle jakby całej tej części na badaniu mojej mamy w ogóle tego nie ma, nie? Więc jakby wszystko zniknęło. No i tam pani doktor mi to tłumaczyła, pokazywała. No, więc ja muszę to sobie przeczytać. I zacząć się zastanawiać nad tym, czy aby no wiecie, żeby zbadać siebie, zobaczyć jak to u mnie jest, czy u mnie to jest wszystko w porządku, no bo pani doktor powiedziała, że powinnam się badać raz na 2 lata pod tym względem właśnie, jako córka, bo też mogę to mieć. I tutaj co? A no i to jest to samo też. I najlepsze jest to, znaczy się najlepsze, najgorsze jest to, że nic nie można z tym zrobić, nie? Że o co zwiększa ryzyko? Otyłość, nieodpowiednia dieta, choroby układu krążenia i serca, nadmierna ekspozycja na światło, niski poziom barwnika plamki żółtej, palenie tytoniu, czynniki genetyczne i stres. Stres oksydacyjny. Co to jest ten stres oksydacyjny? Czego należy unikać? Test Amslera. Do samodzielnego wykonania. A. No, więc tak, słuchajcie. Aż zaniosłam mamie te leki, bo tutaj na 3 dni były tabletki, więc to zaniosłam mamie, a na jutro mam zamówione właśnie, tak jak mówiłam wam, więc no, będziemy suplementować i ja chyba też sobie to kupię.